Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, stał się ostatnio jedną z najbardziej krytykowanych postaci polskiego życia publicznego. Wszystko z powodu postawy, jaką przyjął wobec obalenia pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Związkowiec musi głęboko zastanowić się nad swoimi wyborami i tym, kogo wspiera w walce o prawdę. Piotr Duda w odpowiedzi na obalenie tzw. kapelana Solidarności zareagował oburzeniem. Nazwał akt chuligaństwem, chamstwem i wandalizmem, aby wyrazić swoje poparcie dla zmarłego w 2010 roku duchownego, położył pod cokołem jego obalonego pomnika wieniec. Na ten akt z niedowierzaniem reagują użytkownicy internetu. Działacz lewicy Piotr Szumlewicz stwierdził, że jest to wstyd dla ruchu związkowego, a dziennikarz Konrad Piasecki stwierdził, że nie rozumie, jak można komuś takiemu składać hołd. Nie rozumiem, jak można, wiedząc o agenturalnej i seksualnej przeszłości KS. Jankowskiego, uznać za sensowny gest składania kwiatów przy pustym cokole. Kogo on ma uczcić? Pisze Piasecki. Panie Duda, proszę sobie wyobrazić, gdzie była ręka Jankowskiego przed podaniem panu komunii, pojawiło się na Twitterze. Zarzuty ciążące na zmarłym już duchownym są tak ciężkie, że trudno wypowiadać się o nim w pozytywny sposób, a co dopiero składać kwiaty pod jego słusznie obalonym pomnikiem, zauważają internauci oraz przekazują swoje zaniepokojenie debatą, która rozgorzała w mediach. Postawa ślepych na argumenty obrońców pedofilów zatrważa i nie daje nadziei na poprawę sytuacji ofiar zboczeńców w sutannach w naszym kraju. Sytuacja, w ocenie wielu, jedynie pogłębia uczucie bezkarności hierarchów Kościoła katolickiego. A to wszystko w czasie, kiedy w Watykanie trwa szczyt w sprawie wyjaśnienia problemu pedofilii z Kościelem.